Józefie, święty cieniu Boga Ojca. Tak, już w tych rozważaniach kilkakrotnie wspomnieliśmy o cieniu Ojca. Jest taka piękna powieść pana Jana Dobraczyńskiego, Cień Ojca. Odsyłam może właśnie w tym roku świętego Józefa do tej pięknej powieści, która właśnie odsłania tajemnicę bycia cieniem Boga Ojca. Można być cieniem. Któż by nie chciał być cieniem Ojca? Dotknięty tą Bożą tajemnicą. W naszym ziemskim rozumieniu cień to jakiś mrok rzucany przez człowieka, ale jest zachowany ten kontur ciała, że po tym cieniu można jakby zobaczyć odbicie obrazu Ojca, że ten cień mówi też o tej osobie, która go rzuca. I Bóg rzucił cień na świat siebie samego, właśnie życiem Józefa. Ile w tym jest głębi? Czy ja, jako mężczyzna, mąż, ojciec, jako kapłan, jestem cieniem Boga? Czy ludzie, patrząc na ten marny cień, ciemny cień na ziemi, łączą go z Bogiem, że to Bóg rzucił ten cień? To bardzo ważne pytanie, które stawia dzisiaj przed nami święty Józef. Czy potrafię być osobą skromną, przyjąć to, czego czasami nie chcę i to, co dla mnie niewygodne i to, co nie jest moją wolą i przyjąć takie życie, jakiego bym nie chciał? Czy potrafię to przyjąć, bo mam taką ufność w Bogu, że wiem, że On ma dobry plan i że ten plan jest najlepszy dla mnie? Czy jednak pragnę za wszelką cenę przeforsować swój plan? Nie chcę być cieniem, chcę być osobą jasną, wyrazistą, którą inni zobaczą. Cień jest monochromatyczny. Nie widać na cieniu twarzy, widać pewne kontury, kształt. Trzeba przez ten cień przebić się, aby dotrzeć do Ojca, ale cień woła o osobie, o tym, który ten cień rzuca. Jakby domaga się przejścia z cienia do Ojca. Bóg właśnie tak chce się objawiać, że czasami objawia się przez cień, przez to, co skromne, przez to, co proste, przez to, co tak wydawałoby się w tym świecie pospolite, jakim jest cień. Bóg nawet z tego, co jest mrokiem, potrafi wyprowadzić światło. Ale jeżeli do tego mroku nie zaprosimy Boga, to pozostaniemy tylko mrokiem. Dlatego światłość prawdziwa nawet w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnia. Dlatego Józef nie boi się być cieniem Ojca. Jeżeli Bóg tego chce, to Bóg wie, że ten cień ma swój sens, swoją misję, swoje zadanie. Wyjątkowo piękne wezwanie, nad którym zachęcam, aby każdy z nas się zatrzymał. Nie bał się tego cienia. Spróbował wejść w rolę tego cienia. Święty Józefie, święty cieniu Boga Ojca, opiekuj się nami.